Siemano, witam was, z tej strony Neskot, dzisiaj witam was z KEMOTEM i gramy sobie w Need for Speeda, przywitaj się. Jak ładnie się przywitał, ojej. No, lista prędkości. Popatrzcie, ja w tym odcinku mam zamiar ciągle wygrywać. Bez przerwy. Drift hard. Drift hard to jest po prostu mega zadanie. Tylko ja muszę zmienić samochód, wiesz? No, bo ja nie lubię tym samochodem driftować. A ja lubię. Auto, Lamborghini, Aventador. W powietrzu zmieniłem, ciekawe jak wyląduje. Wow, ciągle lecę! O, bez jaj. O, bez jaj. Ty żebyś ty to widział, chłopie. Popłakałbyś się. Popłakałbyś się, jakbyś to zobaczył. Naprawdę. No też tak myślę. Niekoniecznie oczywiście ze szczęścia by się popłakał, tylko ze smutku oczywiście. Dobrze wiesz jak to jest, prawda? No. Zwłaszcza po ostatnim. O, po ostatnim. No dałem ci wygrać parę razy, no i co? No, na samym końcu nawet zatrzymałem się specjalnie, czekałem na ciebie, aż sobie przyjedziesz metę, no tak, a co ty myślisz? Gdzie tu? Okej, rozwaliłem wszystkie budki z listami po drodze. A ty? Ile rozwaliłeś? Są budki z listami w ogóle? No dobra, to może są śmietniki, no niech będzie. Rozwaliłem wszystkie śmietniki. Nie, no to są my. No to widzisz, to ja ci gratuluję. Dziękuję. Przyjadę sobie przez stację. O, a ty ile rozwaliłeś? Nie wiem, nie liczę. No właśnie, straciłem rachubę już. Wygrałem. No, dobra. No, ja już jestem, a ty? Wyzwanie Drift Hard. Idzie niby... Ja tu mam driftować. Nie wiem, chyba tu. Nie, jednak nie tu. To gdzie to jest? Daleko. No co oni? Jaja se robią? No trzeba sobie dojechać. No co ty? No właśnie, ja to. A to ile trzeba driftować? Masz napisane. A, 170 centymetrów. No, 170 na pewno. 730. Oj, no troszeczkę źle mi się powiedziało, no. Do góry. Czepiasz się, jak do góry? Tam jest wjazd. Już mam wjazd. I musimy robić to równocześnie. Tutaj musisz wjechać do środka, dziecko. No jak do środka? No tu jest do góry, do środka na górze. O, to masakra. Dobra, ja już mam 100, a ty? 200. No dobra. Zobacz. Nieważne. No i co, i że niby wygrałeś, tak? Wiesz dlaczego? Bo co? A pany do driftu. Ale bo ty jako pierwszy zacząłeś driftować. Nie mogłem zacząć pierwszy, bo jest równocześnie się naliczały punkty dopiero wtedy. Ale no, ja ciągle driftuję, powinien teraz wygrać, powinien liczyć jeszcze raz tego. No. No to jest niesprawiedliwe, naprawdę. A ja jestem sędzia Anna Maria Wesołowska. A ja jestem sędź Wesołowski. Co? No dobra. No. To jest płacz. Aż w ogóle zmieniłem sobie kolor Bugatti. A dlaczego ty ciągle Bugatti jeździsz? Weź zmień na Lamborghini jakieś albo... Nie. Na jakieś coś gorsze od Lamborghini, no po prostu. Na przykład nie chciałeś jeździć tym Bugatti, to dlaczego? No bo ja nie lubię Bugatti, ono jest takie... takie nawet niefajne nawet. Nie wiem. Bo lata jak głupie? No. No to takie właśnie ma być Bugatti. No nie, ono powinno być bardzo dobre do sterowania i takie miłe w dotyku i... Miłe w dotyku, jak sobie pogłaskasz to będzie. I ogólnie no wszystko. Kręcamy. Ja pojechałem, no. Ja też. Wszystko na ciebie, bo się na ciebie zagapiłem. Znaczy wszystko... To nie patrz na mnie, tylko kurde na mnie nie łapę. Wszystko przez ciebie, nie wszystko na ciebie. No. No znowu oszukujesz. Omamiłeś mnie swoim tym, małym czymś na mapie. Jak tak mogłeś w ogóle? Jak tak mogłeś? Źle pojechałem. Gdzie tu skręcić? Tutaj mogę skręcić. Ach, te taksówki, no. Same problemy z nimi. Kupię taksówki. Co teraz będzie? Pyramid test jump. Prędkości. Najdłuższy skok na torze piramidalnym. To mi się podoba. Tego jeszcze nie miałeś nigdy? Miałem już na pewno, ale dawno tego nie jechałem po prostu. Dobra, teraz możemy się bawić. Proszę, 73. Pobijesz to? No Jezus, 4 razy. No co ty? No bo jak ty tam gdzieś nie wiadomo gdzie jedziesz, no to ja się nie dziwię. A tu musi być na piramidzie, zrozum. Z piramidy musisz się wybić. No to za chwilę co? No to to samo. Czekaj, zaraz się dowiemy, czy tylko na piramidzie, czy... No tylko na piramidzie, no. No dobra, tylko na piramidzie, dobrze, dobrze, dobrze. Tylko i wyłącznie, tylko no i dobrze, wyłącznie. Dobrze, dobrze. $90 000 zdobyłem, a ty? A takie tam 110. Kurde, pierwszy raz skoczyłeś i 110, a ja 10 razy i 93. Oj, Neskot. No i jak ja się wbiłem w to? Co to w ogóle tam robi? Ja się pytam ciebie. To i. Jakie to jest beznadziejne. Gdzie ty żeś tam wyskoczył, jeszcze pytam? Kurde. Będzie ciężko mi to pobić już. O, wbiłem się w schody! I widzę, co jest pod mapą, a ty tego nie miałeś nigdy, dlatego wygrywam. Umawialiśmy się przed nagrywaniem, że ja będę wygrywał, a tu co? No. Oszukujesz. Wygrywasz znowu. Od tyłu. To jest niesprawiedliwe znowu. No co? Ja już tak się budzę. Oszukuje. Widzicie, jak KEMOT przytuli. Widzicie, jak KEMOT oszukuje? Widzicie to? Widzicie? Chamstwo normalnie w biały dzień. Nie wierzę. Tylko egzotyczny, czyli co? Nie mogę brać Lamborghini? To jest egzotyczny właśnie. A, ja myślałem, że to jest sportowy. Nie, sportowe to są tam takie różne, jak masz w rajdach albo inne moje boje. A, to nie tu, to nie tu. Kurde, chciałem cię walnąć. No to ci nie wyszło. Poczekaj, poczekaj. Pokażę ci coś, chodź pokażę ci fajny trik. Jak to zajebiście nie rozbijasz? Nie, no co ty, jak ja się zarobiście rozbijam. A to nie, to już widziałem. Bo ja to mam talent, ty nie masz takiego talentu. W każdej grze potrafi się rozbić, nieważne na czym, nawet na śmietniku. Na śmietniku szczególnie w sumie. Nie! Kurde! Nie, echo jest. Nie. Echo jest, fajne echo silników. Jak się zachowujesz, nie? Nie! Nie! O nie, no mówię ci, no. No co tobie chodzi? Nie. O co tobie Komeon? Nie. No! Dobra. Ups. Jak to głosi piosenka? Catch me if you can. Spokojnie. Ja cię kaczuję, spokojnie. Kaczujesz mnie? To się cieszę. No. Mam nadzieję. Jak ja cię kacznę, to ty będziesz... Kaczkał ze strachu. Kurde, ściana, co ta ściana tu robi? Co za debilna ściana po prostu. Gdzie mam jechać? Jak tam jechać? No, cicho z tym już. Neskot, to jest kuźwa, na drogę się wyjeżdża, koleś. Na drogę. Ja tu sobie skaczę. O, dojechałem, cześć. Brawo. Nie, kurde, no weź. Cały zespół musi uzyskać przy barkach Dream Dogs następującą liczbę uniknięć zderzeń. Dobra, jedź na drugą stronę. Jedź tam do końca, do tego tunelu się nawróć. To jest jedyna konkurencja, którą możesz wygrać. I teraz nawracaj się i jedziesz z powrotem. I ale nie celujesz we mnie, tylko musimy uniknąć zderzenia, rozumiesz? Aaaa. I tyle? No 10. Więc zaraz... A dlaczego ty wygrałeś? No bo jakoś ci nie naliczyło dziwnie, nie wiem. Co za gówno, ja znowu przegrywam, no oszukujesz, no. Pewnie ustawiłeś licznik przeciwko mnie. No. O, teraz mi naliczyło. Teraz mi naliczyło, ale no to już przegrałem, no. Jeszcze do 10 długa droga. No tak, no ale to... Oszukujesz po prostu. Tobie ma teraz nie naliczyć, niech tobie nie naliczy, weź tak powiedz, żeby tobie nie naliczyło. Niech mi nie naliczy, niech mi nie naliczy, ale dalej jedź, już jedź, bo przecież Jezus Maria, nawracaj od razu. Gdzie tam jedziesz tak daleko? Dojedziesz... Wpadłem do wody. No brawo. Poczekaj, dobra. Jadę. No i dlaczego ci naliczyło, no? Już nawracaj, dalej. No próbuję, no, ale to nie jest takie łatwe jak no bo się rozpędzasz, wydaje. Kurde, jakbyśmy jechali, nie wiem gdzie i po co. Nade mną przeskoczyłeś, o, nie naliczyło tobie, haha. Dobrze nie, tobie nie naliczyło. To by nie liczyło, mamy 5-5. Ja mam 6-4 u mnie. 5-5, zobaczysz na nagraniu, ja mam 6-4. No jak to? No kończysz tak na pozycji drugiej, niby dlaczego? Mam 5-5 do cholery jasnej. No 5-5 to jest remis, a ja miałem pierwszy jako jeden, więc tak by wygrałbym ja. Za chamstwo. Ojojoj. Biały dzień po prostu. Jedź, teraz będę przynajmniej pierwszy na spotkaniu. Jakbyś nie grał Bugatti, to by było lepiej. Dobrze, wezmę dla ciebie Arielka. A nie mogę Arielka wziąć, bo są tylko egzotyczne. Lexusa, elefaci wezmę i się cieszę. No i weź sobie Lexusa, no i dobrze, no. No i teraz mam jakieś szanse z tobą w ogóle. No nie wiem. Cicho, mam szansę. Nie masz w ogóle prawa tak mówić, że ty nie wiesz. Bo trzeba po prostu powiedzieć, nie mam szansy, tyle. A gdzie ty już tam daleko jesteś? Już na wyścigu. Jakim cudem? Normalnie? Przecież ty byłeś za mną! Ale ty nie jedziesz, tylko stoisz. Wbiłem się w niewidzialną ścianę, to jest po prostu masakra. A dobra, jest jednak widzialna, dobra, to było ten. To była bariera dookoła drogi. Żółty do cholery jasnej, żółty poproszę. Jaki żółty? Co żółty? Ten żółty kolor do Lexusa to muszę 13 km przeskoczyć. Aha, bo tam jest spotkanie dalej, ja myślałem, że tu. O Jezu. No co ty? No i teraz mam szansę dojechać, przynajmniej jako pierwszy. O ile się w nic nie walnę, oczywiście. Jedź za mną, Kemot, poprowadzę cię na spotkanie. Nie musisz się niczego bać, naprawdę. Jeszcze będziesz mi wdzięczny. Brawo, Neskot, brawo. No, widziałeś to? Tak się to właśnie robi. Speed trap. Czyli? Speed pomiar trap. Prędkości. Jaki pomiar prędkości? Ja chcę drifta. No, chcieć to możesz. Kurde, rozbiłem się, no, o ścianę. Jadąc 20 km na godzinę. Można. No dalej, Neskot, pokaż klasę. Chociaż jedno wygraj. No, 14. Zawrotna prędkość gwarantuje ci zwycięstwo. O matko. Oh my god. Dobre, 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 dobre. Bach. No było, no pięknie. Teraz mi 98 zaliczyło. Ja miałem 14. Lol, masz więcej ode mnie, co za chamstwo. No. Nie, tak się bawić nie będziemy. O, wbiłem się w ścianę, ale jaki to był perfidny, po prostu wbicie się perfidne. Dobra, wygrałem. Kurde. Nie, ja jeszcze jadę, ej, nie kończ czasu, nie kończ czasu w dupę jeża, jak nie! Dobrze. Jakie chamstwo! Ale jakie chamstwo, to jest po prostu masakra! No co one z kociki, no. W nerwie się zaraz i wyłączę grę po prostu. To jeszcze chwilę, jeszcze jedno wyzwanie, będziesz mógł to zrobić. Ale ja to już. Schowam się przed tobą, mnie nie znajdziesz, zobaczysz. No co, to się lista nie zacznie. Dalej, bo 6 km na spotkanie trzeba jechać. No to i tak 2 minuty i jesteś, no. To jest 6 km jadąc 200 na godzinę, to jest normalnie nie wiadomo co. Ciekawe, czy naprawdę jakby się jechało, powiedzmy, jakby było 15 km do końca i jechałoby się 15 na godzinę, to dojechałoby się tam w godzinę. Jak myślisz? Pewnie tak. Jej, rozbiłem się, a ty? Nie. Ty też? Nie. O, cześć, widzisz, jestem obok ciebie. Kemot, no teraz to już przegrasz naprawdę. Typowo. Teraz ci to obiecuję po prostu, obiecuję ci to tak bardzo, że aż... Dalej. Że aż będziesz po prostu nie wiem co. Naprawdę, bo to już koniec, to już nie jest nawet śmieszne, Kemot, naprawdę, uwierz mi. A czy ktoś się śmieje? No ty się śmiejesz, bez przerwy ze mnie się śmiejesz, no że przegrywam. No przecież płakać nie będę. No, masz płakać, no jak to nie? No bo to takie niesmutne wcale. Nie, dla mnie bardzo smutne. No dla ciebie. No bo ja przegrywam, a to nie jest miłe. Nie fajnie jest przegrywać. A jak widzisz, dojadę jako pierwszy. Zobaczysz. Przynajmniej tutaj moje zwycięstwa się liczą, że dojeżdżam jako pierwszy. Bo ten Lexus nie jedzie więcej jak 280 na godzinę. A mój 280 w jakieś 3 sekundy bierze. No na pewno. No nawet dobra, Bugatti tyle nie bierze. No, bo Bugatti jest wolne jak nie wiadomo co. No. O! Pięknie się wbiłem w ścianę. Tak normalnie... Zawsze pierdolne w ten samolot, zawsze. A ja nie wolno. Tego skoku nie mogę tu zrobić. Choćbym się zesrał, to zawsze palnę w ten samolot. Jak tam się jedzie, powiedz? Może jeszcze ja byłem pierwszy prawie na miejscu spotkania. No. Ja się przeturlałem do miejsca spotkania. No i gdzie teraz? Nie, nie, kurde! Sam się zrzucił w ogóle. Ej, no już przegrałem. No prawda, już przegrałeś. Bo mam czarny ekran, o już. Co tutaj trzeba zrobić? Napisane. Ścigaj się do skrzydeł rozbitego samolotu. Utrzymaj się tam 60 sekund. A gdzie to jest skrzydła? Jak tam dojechać do tych skrzydeł? Tam masz drugi wyjazd. Poczekaj. Godzinę później? No co no? Zanim ja to znajdę, to już te 60 sekund minie. Mam! O, widzisz? A gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Wiesz co tam jest napisane? Nie. To przeczytaj. Mam stać, wiem. O, nie utrzymałeś się. Ty wcale. 46 sekund, no co? To malutko. Jak się wyzeruje. Czas docelowy to minuta. Come on. Ej, no weź no. Co to miało niby być? No tak się da. No i dlaczego jestem teraz na dole samolotu, no? To za chamstwo. Dziękuję. No bo jak ja byłem na dole samolotu znaczy. No. Co za gówno, jak ty ciągle wygrywasz, jak ja cię nie lubię już, no. No ja wiem, że mnie nie lubisz. To chyba z 10 razy mówię do ciebie. No i jeszcze no. Gdzie jestem? Patrzyłem, kurwa, zabiłem. Jak ja to lubię? No i dlaczego ty ciągle wygrywasz? Bo lubię. O matko. Bo lubię, wygrywam, bo lubię. No, w takim bądź razie na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o Facebookach. Ups, Need for Speed mi się skraszował. O, no to dobrze, ja jeszcze ciągle gram, więc ja teraz mogę coś powiedzieć. No, mojego Facebooka dobra. Też pamiętajcie o nim i o wszystkim innym. I o subskrypcji i o tym wszystkim innym. Dziękuję. O, właśnie. No. Trzymajcie się ciepło i pa, pa. Pa, pa. Cześć.